Szczęść Boże, coś wam powiem. W zgiełku miast i wśród tłumu ludzi stajemy się głusi na dźwięki przyrody. Na ulicy prędzej usłyszymy brzęczącą monetę, sąsiedzką kłótnię, czy też muzykę klubową niż cykanie świerszcza. Bo do tych dźwięków jesteśmy przyzwyczajeni. Kiedy dziś prosta kobieta wychwala wielkość Matki Jezusa, robi to z głębi serca i szczerze. A Jezus nie neguje tej pochwały, ale jeszcze ją udoskonala i rozszerza. Daje nam dziewiąte błogosławieństwo. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Czytając te słowa, w pierwszym momencie nasza myśl biegnie do Maryi, która przy zwiastowaniu powiedziała aniołowi: niech mi się stanie według słowa Twego. W innych fragmentach słyszymy, jak Maryja zachowywała każde słowo Jezusa i rozważała je w swoim sercu. Przecież Słowo Boże wielokrotnie i na różne sposoby daje nam właśnie znać, że jesteśmy błogosławieni. Tacy przychodzimy na świat. Tylko świat nas niszczy i zabiera nam wiarę w tę prawdę o nas. Coraz bardziej wątpimy i niedowierzamy Bogu, że jesteśmy Jego najpiękniejszymi dziećmi. Zwyczajnie za dużo wokół nas się dzieje. Panuje za duży hałas, który nie pozwala nam usłyszeć tego, co Bóg do nas mówi. Potrzeba się zatrzymać i zamilknąć, by wsłuchać się w Słowo Boże. Bóg, dając nam swojego Syna, chce podzielić się sobą i swoim szczęściem z każdym człowiekiem. Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi, zadowoleni, błogosławieni. Zaprasza nas do szczęścia, które rozpoczyna się już tu na ziemi, choć nie przybiera ono postaci sławy, chwały, bogactwa ani władzy. Daje nam skromną miłość i radość wiary. Odkrywamy to nie w widowiskowych czynach, ale w ukrytym i cichym poświęceniu się każdego dnia. Słuchając Słowa Bożego, dowiadujemy się, co Bóg nam oferuje i czego od nas oczekuje. Przecież reakcją na słuchanie Słowa musi być nasze działanie. Nie ma innej drogi ku wolności niż ta, gdy ktoś żyje w harmonii z tym, co słyszy od Boga. Jezus zachęca nas, abyśmy wciąż żyli w wolności, która daje radość życia ukierunkowanego na niebo. Nasze ziemskie życie ma zawsze prowadzić do tego niebiańskiego. Poszukaj dziś odpowiedzi na pytanie: czy masz taką przestrzeń w swoim życiu, w której możesz usłyszeć słowo Boga: jesteś błogosławiony, błogosławiona? Recepta na bycie uczniem Jezusa jest bardzo prosta. Słuchaj Jego słowa i wypełniaj je. Brzmi prosto w ogóle, lecz gdy trzeba przejść do szczegółów, mamy już z tym problemy. Samo słuchanie słowa może wiązać się z naszą wielką walką duchową, bo przecież mamy tyle obowiązków na głowie. Nie będziemy drugą Maryją dla Jezusa, bo ich więź i relacje są wyjątkowe. Jednak biorąc sobie do serca tę wskazówkę o słuchaniu i wypełnianiu słowa, nic nie stoi na przeszkodzie, by cieszyć się tą samą bliskością i szczęściem, jakich doświadczyła Maryja. Doświadczając tego błogosławieństwa, dojdziemy do wewnętrznego pokoju i harmonii ze sobą, światem i Bogiem.